Bajkowe poddasze zaprasza Cię. Wielkanocna zagadka. Ta historia zaczęła się w dosyć nietypowym miejscu, a mianowicie w kurniku. Pewnego dnia mama kwoka zniosła jajko. Wysiadywała je starannie i dbała o nie najlepiej, jak tylko potrafiła. Z miłością i czułością. W końcu nadszedł dzień, kiedy jajko zaczęło delikatnie pękać. O, słyszycie? Czyżby malutki kurczaczek chciał się już wydostać? Tak, właśnie tak. Oj, oj, nie było to łatwe zadanie. Mama kwoka próbowała pomóc pisklakowi wyjść z jajka, więc leciutko zaczęła uderzać dziobem w skorupkę. Lecz wtem maluszek lekko się wystraszył i zaczął kołysać się to na lewo, to na prawo. Wirował jak nakręcona zabawka i wywoływał niemałe zamieszanie w całym kurniku. W końcu sturlał się z wysokiej półki i spadł na ziemię. Na szczęście nic mu się nie stało, a sam upadek pomógł mu pęknąć skorupkę. A, gdzie ja jestem? Mama kwoka zeskoczyła z grzędy i podeszła do swojego synka. Mamusiu, to ty! Musicie wiedzieć, że małe kurczaczki uczą się głosu swojej mamy już będąc w jajku. Tym samym, gdy się wyklują, od razu wiedzą, która kura jest jego mamą. Ko, 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 moje dziecko, nareszcie jesteś. Nie mogłam się ciebie doczekać, mój skarbie. O, ja także chciałem zobaczyć, jak wyglądasz, mamusiu. I marzyłem, żeby się do ciebie przytulić. Po chwili kurczaczek zapytał. Mamo, a jak ja mam na imię? Twoje imię to Anastazy. Anastazy? O, brzmi wyjątkowo. O, kochanie, ty jesteś wyjątkowy, więc i twoje imię jest jedyne w swoim rodzaju. Anastazy, z greckiego Anastazis, oznacza zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, że jak to było? Zmartwychwstanie. Trudne słowo, nic z tego nie rozumiem. Co to w ogóle jest? Kochanie, dałam ci takie imię, bo po pierwsze, jesteś wyjątkowy, a po drugie, urodziłeś się w niezwykłym czasie. O, robi się ciekawie. Tak, to jest bardzo ciekawe. Powiesz mi, mamusiu, coś więcej o tym zmartwychwstaniu? Wiesz co? Myślę, że będzie lepiej, jak sam dowiesz się wszystkiego. Ale jak mam to zrobić? Dam ci jedną wskazówkę, która podprowadzi cię we właściwe miejsce, a później twoje własne serce wskaże ci drogę. O, super! To wygląda trochę jak śledztwo. Może to być śledztwo. Dobrze, więc nadstaw teraz uszka i posłuchaj. Kiedy byłeś w jajeczku, to oprócz mojego głosu zapewne jeszcze coś słyszałeś. Spróbuj sobie przypomnieć. Zaraz. O, coś faktycznie słyszałem. Albo raczej kogoś. To był miły, ciepły głos. Chyba od jakiejś pani. Ko, 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 tak.
Mówiła zawsze: witajcie, moje kurki, jak tam wasze jajeczka? Doskonale. A kto to był? Tego już ci nie zdradzę, sam się przekonaj. Ale jak? Musisz wyjść z kurnika. Wyjść z kurnika? Tam jest coś jeszcze? O tak, ko-ko-ko! Tam jest więcej niż możesz sobie wyobrazić. Trochę to przerażające, ale i ciekawe. Nie martw się, nic ci nie grozi. W razie czego pamiętaj, że zawsze tu jestem i możesz do mnie wrócić. Ruszaj, kochanie, i poznaj świat wokół siebie. Zobaczysz, jest przepiękny. Spróbuj wysłyszeć znajomy głos tej pani, a on poprowadzi cię dalej. Ko-ko-ko! O, dobrze, mamusiu. No to idę. Witaj, świecie! I pełen zapału mały Anastazy ruszył do bramy kurnika. Gdy zbliżył się do niej, lekko się zawahał, ale ciekawość świata, o którym mówiła mu mama, była silniejsza niż lęk. Dlatego odważnie postawił swoją łapkę w progu i gdy otworzył drzwi, oniemiał z zachwytu. Pierwsza rzecz, której doświadczył, to ciepłe promienie słońca. Cała audiobajka dostępna w subskrypcji na Spotify lub Patronite. Linki znajdziesz w opisie poniżej. Zapraszam.